Panie Krzysztofie, jesteśmy po sesji Rady Gminy Biała Podlaska, sesji wyjazdowej z sołtysami. Jakie informacje otrzymali sołtysi i radni dotyczące budżetu? Bo pan przecież za ten budżet w gminie Biała Podlaska odpowiada. Tak, na dzisiejszej sesji było kilka zadań inwestycyjnych i zwiększanie budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych. Budżet na inwestycje w obecnym roku już przekracza ponad 17 milionów złotych. Jest to bardzo ambitny budżet i uważam, że to jest rekordowy jak na ostatnie lata. Realizujemy wiele zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć w zakresie własnym, jak również z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Współpracujemy również z powiatem bialskim w zakresie finansowania inwestycji drogowych. I w ostatnich kilku dniach podpisana została umowa z powiatem bialskim na realizację zadań, w których gmina partycypuje w wysokości 50%. I jednym z tych zadań jest przebudowa drogi w Terebeli, gdzie gmina w formie pomocy finansowej udziela powiatowi bialskiemu dotacji na przebudowę drogi powiatowej w Terebeli, obejmującej wykonanie nowej nakładki asfaltowej oraz wykonanie chodników. Inwestycja ta będzie służyła mieszkańcom przede wszystkim gminy Biała Podlaska, ponieważ drogi powiatowe przebiegają przez tereny gminne. Zapewni to większe bezpieczeństwo przejazdu mieszkańcom i poprawi komfort życia. Przebudowa drogi w Terebeli, którą realizujemy, w zasadzie powiat bialski realizuje, a my udzielamy pomocy finansowej i ona wyceniona jest na kwotę 1 000 000 zł i gmina Biała Podlaska już po podpisaniu umowy jesteśmy, dokłada do tej inwestycji 500 000 zł w roku bieżącym. W Terebeli wielka inwestycja, która trwa. Mowa o przebudowie drogi powiatowej, sukcesywnie przebudowywana w ostatnich latach, Terebelska i dalej przez Rakowiska do Terebeli i w tym momencie prace w Terebeli. No właśnie, czy inwestycja była oczekiwana, czy spełnia oczekiwania mieszkańców? To zwiększa bezpieczeństwo na pewno. Długo oczekiwana, etapowo robiona, no ale cieszymy się, że praktycznie już widzimy tutaj finisz pewien, prawda? Jest pani również sołtysem miejscowości, która ma w sobie potencjał rozwojowy, spora ilość nowych mieszkańców. Bardzo, bardzo dużo nowych domów w ostatnim czasie właśnie powstaje. Chyba boom jakiś, ludzie z miasta przeprowadzają. Czyli możliwość mieszkania w Terebeli. No jaka piękna jest miejscowość z tradycjami, także ludzie widzą. Tak jak pani teraz przejeżdża przez swoją miejscowość, na jakim etapie mniej więcej prace związane właśnie z przebudową drogi? Chodniki już chodniki są układane chyba w tym momencie. Mamy już krawężniczki, nowe przystanki i sukcesywnie. No. Wiem, że chyba dojazdy do posesji też już są ukończone. Także nakładki brakuje. Pewnie tak. No i traweczka. I będzie pięknie.